Gość poranka. A gościem poranka jest wspomniany wcześniej, zapowiadany dla Państwa Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Dzień dobry. Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Czy dzień jest dobry, jak pan otwiera sobie, przegląda prasę i gdy widzi pan te wszystkie informacje? Bo no właśnie, w kampanii wyborczej coraz więcej takich manipulacji, można by powiedzieć. Zresztą kulisy manipulacji swojego rodzaju, anatomię manipulacji stworzył pan na swoim koncie w mediach społecznościowych i tam odkłamuje pan informacje, które właśnie w tej przestrzeni informacyjnej RP nomen omen się pojawiają. Choćby te z dzisiaj, że mur na granicy z Białorusią nie jest szczelny. Migranci idą przez Polskę. Możliwe kontrole na granicach. Berlin skarży się na rosnącą presję migracyjną i to właśnie na granicy Polski z Niemcami mają pojawić się punkty kontrolne. Czy to prawda? Rzeczywiście strona niemiecka już od dłuższego czasu sygnalizuje, że rozważa taki krok. Tutaj musimy mieć świadomość, że granica polsko-niemiecka jest granicą, do której można dojechać przez Polskę z różnych kierunków. Musimy mieć świadomość, bo to jest również przedmiotem pewnych manipulacji, że to nie jest tak, że wszyscy, którzy trafiają na granicę polsko-niemiecką, przekraczają granicę białorusko-polską, więc ten zalew cudzoziemców, który dociera przez Polskę do Niemiec, nie jest tożsamy ze skalą przenikania tych ludzi przez granicę Polski z Białorusią. Na pewno musimy jednak mieć świadomość, że ogólnie presja migracyjna na Europę się zwiększa. To jest również coś, co wymaga naszych reakcji i stąd decyzja podjęta już jakiś czas temu o wzmocnieniu nie tylko granicy Polski z Białorusią, ale także o silniejszej obecności na przesmyku suwalskim, o większej obecności Straży Granicznej w okolicach granicy polsko-słowackiej. Mamy świadomość, że różnymi szlakami w tej chwili migranci chcą docierać do Europy Zachodniej i na pewno czeka nas nie tylko w Polsce, bo wydaje mi się, że to akurat w Polsce jest identyfikowane dobrze, ale w całej Europie Zachodniej debata na ten temat, jak przeciwdziałać temu ruchowi masowemu już powoli ludności do Europy. Niemiecka policja podaje, że przy granicy z Polską zatrzymała tylko w pierwszym półroczu tego roku 12 tysięcy nieudokumentowanych migrantów, czyli nielegalnych migrantów. Tak, to są te dane, tutaj trudno mi weryfikować. Zakładam, że mogą być prawdziwe. Natomiast musimy mieć świadomość, że w tej chwili do granicy polsko-niemieckiej docierają i ludzie, którzy korzystają z tak zwanego szlaku bałkańskiego, a zatem dostają się do Niemiec przez Słowację i później przez Polskę. Także tutaj ten zalew ludzi, którzy trafiają do Niemiec, jest z różnych kierunków. Mamy świadomość tego, że w tej chwili zmniejszyły się te grupy, które próbują szturmować granicę polsko-białoruską, ale z kolei więcej osób przechodzi nielegalnie przez granicę białorusko-łotewską i później przez Litwę i również przez Polskę. Oni próbują docierać do Niemiec. A zatem czeka nas w tej chwili znacznie większa i intensywniejsza praca na różnych kierunkach po to, żeby Polska nie stała się jakimś pasem transmisyjnym, pasem transportowym dla nielegalnej migracji. No właśnie, to jest nielegalna migracja, to jasno trzeba powiedzieć, bo to jest jedno. I druga rzecz to jest afera wizowa, o której mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Pan wczoraj punktował materiał jednej ze stacji telewizyjnych komercyjnych, podając nieprawdziwe informacje co do właśnie wspomnianej sprawy wiz. I tu pierwszym takim przekłamaniem, który bardzo często podają politycy, jest liczba spraw, o które chodzi. To znaczy prokuratura, służby, CBA miały wątpliwości co do 268 przypadków procedury wydawania wiz, bo te decyzje były w większości
odmowne, tu cytuję już pańskie słowa z wcześniejszej naszej rozmowy dla portalu w polityce.pl, ale politycy mówią o, no właśnie, o tysiącach, o setkach tysięcy, czyli 260-50 tysiącach nielegalnych migrantów, myląc właśnie pojęcie nielegalnej migracji z tym, że to jest liczba wydanych wiz od 2021 roku dla poszczególnych obywateli, ale jest to ogólna liczba z poszczególnych krajów. No właśnie, i tam nie było nieprawidłowości. Czyli te statystyki są mieszane w celowym zabiegu? Mam wrażenie, że tutaj oczywiście swoje robi kampania wyborcza i część opozycji uznała, że ta sprawa może być jakimś atrakcyjnym paliwem polityczno-kampanijnym. Rzeczywiście widzimy, moim zdaniem, to są cyniczne zabiegi, żeby mieszać ludziom w głowach takie dane, które są często podawane, moim zdaniem, specjalnie. To chociażby pokazywanie liczby pozwoleń na pracę, która ma rzekomo świadczyć o tym, że do Polski docierają w sposób niekontrolowany cudzoziemcy. To jest o tyle manipulacja, że wielokrotnie już MSZ czy Ministerstwo Rodziny i Pracy pokazywało, że liczba wydanych pozwoleń na pracę ma się nijak później do decyzji wizowych i to pozwolenie na pracę jest wstępnym etapem w ogóle, żeby procedurę wizową rozpocząć. Tym niemniej wielu polityków opozycji właśnie szokuje, próbuje szokować opinię publiczną, sięgając po te liczby. My w tej chwili chcemy mówić o stanie faktycznym. Stan faktyczny jest taki, że rozpoznany proceder korupcyjny dotyczył przyspieszania niektórych konkretnych procedur wizowych, a nie handlowania decyzjami wizowymi, co również jest manipulacyjnie przedstawiane przez część opozycji. Tutaj mamy do czynienia z pewnymi procedurami, które często kończyły się później decyzjami odmownymi, a zatem nie ma mowy żadnej o kupowaniu decyzji, jest mowa i to jest badane o przyspieszaniu procedur w zamian za łapówki. I ten proceder został zidentyfikowany, 7 osób usłyszało zarzuty, także tutaj też niczego pod dywan nie zamiatamy, tylko rozliczamy tych, którzy do tego dopuścili. Patryk Jaki wczoraj, europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, przewrotnie powiedział, że Komisja Europejska teraz powinna nas za to pochwalić, a nie ganić, no bo wykryliśmy przestępczy proceder jako państwo i go zatrzymaliśmy. Czy w istocie również pan podzieliłby się taką opinią? To jest jedna rzecz. I druga rzecz, bardzo ważna, bardzo istotna, do której jeszcze przejdę, bo media podały dzisiaj informację o tym, że ci ludzie, mowa o tych 268 przypadkach, byli zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, czy stwarzali zagrożenie terrorystyczne. No właśnie, jak do tego się odnieść? Czy służby działają? To jest przykład, w którym próbuję się zupełnie odwrócić kota ogonem. W mojej ocenie służby w tej sprawie zadziałały bardzo prawidłowo. Przypomnę, że ta sprawa była badana przez CBA już od lipca 2022 roku. Bardzo aktywne działania, również działania operacyjne, pozwoliły na rozpracowanie tego procederu i od marca 2023 roku toczy się intensywne śledztwo i również dementuje ta sprawa związana z tym procederem korupcyjnym. Nie rodziła żadnych zagrożeń terrorystycznych. Wszystkie osoby, którym te wizy, których procedury były przyspieszane w zamian za łapówki, były dokładnie sprawdzane dodatkowo już w czasie śledztwa pod kątem zagrożeń terrorystycznych i żadnych takich powiązań nie wykryto, a zatem mamy kolejne kłamstwo, które jest kolportowane. I ja mam niestety wrażenie, że tutaj ktoś w sposób bardzo bezwzględny próbuje grać tym tematem politycznie, doprowadzając do potwornych szkód wizerunkowych, bo włączenie się różnych aktorów zewnętrznych, jak Komisja Europejska czy rząd niemiecki, to już jest taka granica, która widać, że została przekroczona. To jest próba wywołania pewnych nacisków zewnętrznych na Polskę w dobie kampanii wyborczej, co musi budzić niesmak i na pewno nie może być akceptowalne, nie powinno być akceptowane. Ja chcę przypomnieć albo poinformować, bo nie wszyscy może mają świadomość,
wiadomość, że od wielu lat w różnych krajach wybuchają mniejsze lub większe skandale, w mediach są opisywane nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, takie chociażby co kilka lat wybuchają afery w Niemczech, które niemieckie media o tym informują już od 2005 roku cyklicznie, a teraz robi się niestety przy tej okazji z Polski główny problem migracji do Europy, migracji nielegalnej, co może być bardzo kosztowne dla naszego kraju, jeżeli chodzi o wizerunek, a jest nieprawdziwe i to jest coś, co przyznam szczerze, budzi moje oburzenie, ale też taki wewnętrzny sprzeciw, bowiem z powodów pewnej kampanii politycznej niektóre osoby próbują przekonywać świat i opinię publiczną, że to Polska jest głównym winowajcą złej sytuacji migracyjnej w Europie, co jest absurdalne i jest nieprawdą. No właśnie, niemiecki dziennik Bild podał nawet wątpliwość działania rządu polskiego, to znaczy zarzucił niekonsekwencje, mówiąc delikatnie, jeżeli chodzi o z jednej strony sprzeciw co do nielegalnej migracji, z drugiej strony proceder korupcyjny zatrzymany gdzieś u szczytów władzy przy wydawaniu wiz, czyli zezwoleń do wjazdu do naszego kraju dla obywateli krajów trzeciego świata. I no właśnie, tu znowu wracam do pańskich mediów społecznościowych, bo pan próbuje z tym walczyć, również w języku ojczystym, w języku niemieckim to sprostowanie widziałam. Natomiast czy to faktycznie trafia na podatny grunt, czy media chcą słuchać tych wyjaśnień, czy po prostu zawierzyły drugiej stronie i goniąc za sensacją, no właśnie, mogą uderzać w wizerunek państwa polskiego? My oczywiście będziemy robili swoje, więc takie odkłamywanie różnych manipulacji czy kłamstw trzeba po prostu robić, bo taki jest wymóg. Natomiast nie mam tutaj cienia wątpliwości. Zarówno niemieckie media, jak i niemiecka klasa urzędnicza przejęła w pełni narrację polskiej opozycji w tej sprawie i będzie grała w swoją grę, a widać wyraźnie, że rząd w Berlinie liczyłby być może na pewne zmiany polityczne w Polsce i tutaj niestety musimy się spodziewać mniej lub bardziej otwartych prób ingerencji w polską debatę publiczną po to, żeby wspierać środowiska polityczne, które Niemcy widziałyby chętniej w rządzie polskim. I ta kampania informacyjna, którą widzimy z zachodu, z Niemiec, jest podyktowana celami politycznymi. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, dlatego nie spodziewam się, żeby to się zatrzymało. Sądzę, że póki będzie cień szansy w oczach polityków niemieckich, że ta sprawa wizowa może być atrakcyjna medialnie, może być atrakcyjna politycznie, to myślę, że ten wątek oni będą eksploatowali. Jeszcze jedna rzecz, ale nie mniej ważna, parafrazując angielskie powiedzenie, mówimy tutaj o dwóch takich zagrożeniach, politycy opozycyjni je wskazują, to znaczy wyjście ze strefy Schengen, o którym chwilę powiedziałam wcześniej, i dzisiaj słowa byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, który sugeruje, że afera wizowa to jest coś, czemu już przyglądają się Amerykanie i może mieć to wpływ na ruch bezwizowy, czyli politycy opozycji wskazują tutaj dwa takie mocne zagrożenia dla Polski. Ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych. Czy to w istocie może być zagrożone? I druga rzecz, wyjście ze strefy Schengen. Czy to jest realne? Wydaje mi się, że to jest pewien element układanki związany z tym, żeby pokazywać, jak dramatyczną mamy w tej chwili sytuację związaną z tą skalą rzekomą skalą nieprawidłowości, kiedy same liczby już przestały robić wrażenie, bo te manipulacje udaje się pokazywać. To widać wyraźnie, że niektórzy komentatorzy, niektórzy politycy sięgają po nowe argumenty, próbując straszyć opinię publiczną. Czy wyrzucenie właściwie Polski ze strefy Schengen to jest jakaś aberracja, nikt poważny nie powinien się nad tym pochylać. Polska nie jest krajem, który w tej chwili ma jakieś problemy w sensie faktycznym ze spełnianiem standardów bycia w strefie Schengen. Jesteśmy krajem, który
musi się w tej chwili zmagać z różnego rodzaju naciskami politycznymi, kampanią oszczerstw, ale nikt na szczęście realnie tych działań nie bierze pod uwagę i nie ocenia. Mam wrażenie, że jeżeli to straszenie wyjść wyrzuceniem ze strefy Schengen czy zawieszeniem ruchu bezwizowego ze Stanami nie chwyci, mówiąc kolokwialnie, to zaraz dowiemy się czegoś jeszcze straszniejszego, co na pewno nam grozi. No, mamy dobre, bardzo dobre kontakty i relacje ze Stanami Zjednoczonymi, o czym świadczą chociażby informacje ostatnim o udzieleniu bardzo preferencyjnej pożyczki na modernizację polskiej armii. Mamy bardzo dobre kontakty ze swoimi sojusznikami w Unii Europejskiej na poziomie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i tutaj robienie z Polski jakiegoś zagrożenia dla wspólnoty Zachodu jest po prostu aberracją. I to słowa podsumowujące informacje z mediów, ale także słowa polityków od naszego gościa. Gościa poranka to Stanisław Żaryn, sekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Dziękujemy serdecznie, panie ministrze. Dziękuję i dobrego bardzo. Dnia. Dobrego dnia. 7:09. Gość poranka.